Hej, z tej strony witam was do Nintendo 7 w kolejnym odcinku Super Mario and the Witch's Mask. Mamy w takim razie poziom 17, Pustynia Zapomnienia. Patrz Luigi, w końcu dotarliśmy do Pustyni Zapomnienia. Nie wygląda ona na urokliwe miejsce. Tak Mario, ta pustynia wyróżnia się na tle innych. Wydaje się być taka niespokojna. Musimy zatem być czujni. Wygląda na to, że ta pustynia skrywa jakieś tajemnice i wyzwania. Jasne, czemu nie, ale chciałbym na pewno, żeby skrywała jakiś power-up. Nie? Szkoda. Okej. No, dobrze, że możemy tak pokonać Pansera. Gra na chwilę zlagowała, czym się zdaje. Dobra, tak czy inaczej. Idziemy. Ojej, co to jest? To coś. Takie małe. Nie wiem. No, zakładam, że to był przeciwnik. O. No już właśnie się zastanawiam, jak mam się do tego dostać, ale na szczęście mają jakoś chwycił. Oj. Dużo was. No. Tam monety jakieś są, ale jak mam do nich się dostać? Mam odbić się od połki? Coś tu jest. Chyba poczekałbym, bo moglibyśmy przeskoczyć tam z powrotem do tych. To trzeba będzie uważać. No się pozbędę jednego. Może połki. Okej. Okay. Dobra. Oj. Dobra, chyba nie potrzebuję każdej tej monety. Super. No to idziemy dalej. No znowu to jest, ale co to jest w ogóle? Czy to podmiana za jakiegoś wroga? Nie wiem. No, zostawmy to w spokoju na razie. Tylko wypatrujmy, bo jest dość łatwo przegapić, zakładam. Dobrze, że nie mógł strącić tego Shanghaia. Przepraszam. Sniffita. Już możesz. Shanghai to Sniffit. Zostawmy tylko tak, żebym zobaczył, czy mogę tu wejść. Nie mogę w ogóle. Bo tak to się bałem, że nie wyskoczę, bo połki będzie blokował, ale widzę, że Mario i tak tu doskakuje, to nieważne. Okej. Okay. Tu jest mały problem. Właśnie. Chyba lepiej nie ryzykować, co? Tu nie ma nic. Dobra, to są jako donut bloki. O! No, nie tego oczekiwałem. Nie tego. Nie wiem, czy te monety do czegoś są?
No trochę samobójstwo będzie. Nie skoczyć. Zobaczmy, może jakiś power-up tu na razie znajdę, co? Nie? Okej. O! Miło. Tylko którędy teraz mam iść? Nie wiem, czy pingują, czy dołem. Tu było na dole. Chyba nic w sumie ciekawego, nie? Nie. Wracaliśmy w to samo miejsce. Skoro mam power up, to pójdę może po tamte monety. Czy mi się zdaje, czy Snifit sobie przeskoczył? Zmienił pozycję, nie wiem. Tak wyglądało. Dobra, czy inaczej. Chyba idziemy po prostu. Bo to do nadbloki, to mogę wskoczyć tędy, okej. Okay. Było blisko. No zobaczmy może najpierw, co jest tutaj. Tu nie ma nic. Zakładam, że było to trochę po nic dla mnie, więc okej, okay, zawracamy. Możemy to na pewno zabić w ten sposób. A co jeżeli tam zeskoczymy, czy będziemy mogli się wydostać? Wolę nie sprawdzać. Jak rzecz jak pani daje nam power upa, to może go na razie nie biorę. Chwila, co? Co mnie zaniło? Coś dotknąłem, czego nie zauważyłem? Jak mam tam się dostać? Nie wiem. Czy mam użyć ducha, żeby od niego się odbić, czy co? W sensie, no nie jest to chyba wykonalne, ale... niełatwe na pewno. No bo jak skaczę spin jumpem, to już się odwracają. Ciekawego. Kolejny duch, ale nic mi to nie daje, póki jest tak, w takiej pozycji. No tu są jakieś te no, roślinki, ale mam skoczyć tam? Co mi to da? No tu Luigi by się dało wskoczyć, ale... No na pewno coś musi być do zrobienia. Znaczy wątpię, żeby twórca chciał, żebyśmy tutaj aż szli. Więc coś tam musi być. Spróbujmy przeskoczyć, czy coś będzie. Nie. To jaki jest cel tego miejsca? Kurde, no. Aha, dobra. Jakoś nie trafiłem w to miejsce wcześniej, dobra. No właśnie, najpierw pomyślałem o tym, ale jakoś poskakałem tam na bardziej na lewo, no i nie trafiłem po prostu w ten bloczek. No trudno.
Jest już. No sobie, myślałem, że mamy jednak idealnie odbić się od tych duchów. Dałoby się, myślę, tylko no... No nie byłoby to łatwe, no i tyle. Chyba się stąd wynosimy wąsko tutaj, szczerze mówiąc. O! Dobra. Kolejny grzyb. Łaskawi jesteście. No w sumie właśnie, powinienem sprawdzać, czy jak wracam... To jest jakieś tajne przejście, czy wracam w to samo miejsce. Trochę się ciebie boję. Może nie wybijam na razie absolutnie wszystkiego, jakby to był jakiś power-up. Okej. Mam surfować na skorupie, czy co? Nie wiem. Po coś ona jest na pewno. Myślę, że to będzie bloczek w stylu Lost Level, że utkniemy i koniec. Ale chyba nie. A, no mamy surfować. W sumie mógłby dać informację, bo ja o tym wiem, ale... Myślę, że tak... Nie każdy może o tym wiedzieć, nie jest to takie oczywiste, jak sobie tak myślę. Teraz pytanie... Co się stanie, jak tam spróbuję polecieć? No, one się nie zniszczą nawzajem? Okej. Okay. Zakładam, możemy jechać. Ile, jak to się robiło? W sumie, tak mówię, że o tym wiem, ale zapomniałem, jak się to robiło. Bo się rzadko to stosuje. Na pewno musiałeś się rozbiec, ale... I coś chyba w dół? Tak! Tylko podniosłem. Okej. Okay. Wszystko jasne. Czy ten połki tam przejedzie? O, tamten może być. Czekajmy chwilę. Chyba, że już nie wejdzie tutaj po tym. Nie wejdzie, a z tej strony wejdzie? Wejdzie, dobra. Czyli wystarczy, że po prostu wskoczę na niego potem. O, miło. One up. Miło. Tu nic. Swoją drogą długi poziom trochę. Znowu to samo. No. Oj. Chciałbym może się pozbyć tych węży. SMBX? Czy to się odbiło w tę stronę? Nie wiem. Aha. Hmm.
No to na pewno grzyba nie będzie. Aha. Żebyśmy się pozbyli ducha, co? Uff. No, już myślałem, że nie można się pozbyć. Mam nadzieję, że to nie może. Mamy tego jednego bomba wziąć. O nie, coś tam jest. Tylko jeszcze pytanie, jak się mamy tam dostać. Okej. Okay. No ale serio. O dobra, już wiem jak się tam mamy dostać. Dobra, jednak nie wiem. No jest bomba. Mamy może wejść po prostu od tej rośliny. Albo tu coś jest może? Nie. Ja podziękuję za tego ducha. Okej. Może zabijmy na pewno tych wrogów. Duszka też, bo przeszkadza. Myślę, że od razu zabiję węża, ale niestety. O Jezu, zapomniałem, że bomba wybucha. To zaraz wracam. Dobra, jestem. To zobaczmy. Może się uda od razu tutaj pójść z tym panem. O! Jak już wiemy o tym bombie, to jest dużo łatwiej. Dobra. No to mamy 300 coiny, super. Zostaje tylko nie umrzeć. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, prawda? Wciąż widzę sporo wrogów. O! Miło, dobra. Trochę tutaj chaos się zrobił. Ale dobra. Jest tam coś na górze. Nie. O, dobra. Nie, co ten bloczek robi? O Jezu! Aż widzę, że to mnie nie trafiło z hitboxami SMBX. Dobra. Nareszcie. No na ogół jak się już zdobędzie trzeci Starcoin, no tu już jesteśmy blisko końca, nie? No tutaj tak idziemy, idziemy, idziemy. Ale dobra.
Pustynne skalne przełomy i wiemy, że są dwa zakończenia poziomu. Spójrz, Luigi, wkraczamy do skalnych przełomów. Z tego co wiem, będzie czekała nas kolejna niebezpieczna wspinaczka. Masz rację, Mario. Czytałem w podręczniku, że mało komu daje się przejść przez to miejsce cało. Będziemy musieli uważać, żeby nie spaść. Ta trasa może być trudna, ale wiem, że jako zespół sobie poradzimy. Bądźmy gotowi na wszystko. Jasne, czemu nie? No. Miło. To jeszcze dwa. Słodki Shy Guy. Czyli tutaj musimy wejść, ale później. Potrzebny jest nam przełącznik. Tu jest gdzieś tam na dole. Aha. No nie wiedziałem, że nie mogę skakać po Shy Guy'u. Nie wyglądał mi na przeciwnika takiego, że no... że nie można po nim skakać, ale okej. Może był to jakiś power-up czy coś? Nie, po co? Ładne kaktusy, muszę przyznać. Nie wiem, czy mamy zbierać też srebrne monety, czy co? Dobra, to nas prowadzi w to samo miejsce. Tu mamy klucz. Nie wiem, czy mamy iść do tej rury, czy iść dalej tam? Tu w ogóle nie możemy wejść, okej. Okay. Zakładam, że skoro dostajemy klucz, to po coś on jest. Okej. Okay. O, Star Coin. Dobra. O, możemy tędy wyskoczyć. Okej. Okay. Na drugą stronę, osiągnięcie odblokowane. A, bo to jest po to, żebyśmy teraz mogli tutaj zawrócić, a nie na zasadzie, że twórca chciał, żebyśmy teraz zapieniczali z powrotem, okej. Okay. W sumie bardzo dobrze, nie? Gwiazdka jest. Star Coin jest. No to teraz tylko znaleźć pozostałe Star Coiny. Zakładam, że Luigi byłby tu troszeczkę lepszy, bo wyższy skok, ale... Dobra, tam... Co tu? Grinder jest? Nie, po prostu platforma. Chociaż dobra, na razie nie ma sensu, trzeba poczekać. Jeżeli zgubiłeś klucz, wejdź do tej rury, by cofnąć się na początek. Dobra, w tym momencie no to mamy otwarte na pewno, już nie musimy dbać o klucz. Ale no niestety i tak musimy, widzę, zawrócić w ten sposób. Możemy chyba wziąć ten klucz, może akurat. Trzeba będzie rzucić jakiegoś przeciwnika. A nie ma tutaj jakoś strasznie momentu, że musimy kucać. Więc nic się nie dzieje, jak nie możemy chwilę kucać. Dobra, jeszcze tylko jeden Star Coin. I spoko. Dobra. A tu i tak jest kolejny klucz, jakby co? Oj, znowu mi gra zlagowała? Otworzymy może ninji? Nie. No dobra. Zamurowane? Nie. Ale może o to chodzi? Nie. Nie ma tu Star Coina, po prostu nie jest zamurowane. Dobra, nic się nie dzieje. Chyba. Będą ci tak porywać platformy w nieskończoność. Nigdy nie dojdziesz do tego klucza.
Okej. Nie odróżniam do końca tych... Dobra, to jest po prostu most, po którym chodzę. Myślę, że to spadasz przez to. Aha. Być może mam klucz zostawić tam na dole. Aha, dobra, wszystko jasne. I wylądować. Zrzucę tam 20 kluczy. Nie, no dobra. Nie. No ale jestem odepchnięty, to jak mam w tym momencie? Dobra, czegoś nie rozumiem. Myślę, że o to chodzi, że nie mogę z przedmiotem przejść. I że mam go zrzucić na dół, no bo mogę go zrzucić na dół. No ale i tak nie mogę przejść, więc o co chodzi? Czy coś popsułem, jak już próbowałem przejść z kluczem, ale to raczej by auto przetestował i stwierdził, więc o co tu chodzi? No bo nie odróżniam niestety tych bloków, no bo to SMBX2 są takie bloki. Nie wiem. No nie wiem, o co chodzi. Może jednak masz z kluczem przejść? Nie! Nie pozwala mi w ogóle. No w zamierzeniu masz przejść przez rurę, co? Być rzucony na dół, przeskoczyć, wziąć klucz i otworzyć, tak? Ale no nie mogę tego zrobić. No weźmy, zesetujmy to. No nie wiem, czy czegoś nie popsułem właśnie. To się uda. No nie wiem, o co chodzi. Jakaś zagadka logiczna, no ale co ja tu mogę jeszcze zrobić? Mogę jakoś zejść tu na dół? Nie. To ja zaraz wracam, popatrzę, co to mam zrobić. Okej, spytałem się kilku osób, w tym twórcy, czyli Brosa de Mariosa, i sam sprawdził i nie wie właśnie, co się dzieje, dlaczego tak jest. Więc powiedział, żebym po prostu użył Shadow Star i przeszedł. Dobra. Jeszcze Flower zaproponował, że dałoby się pewnie postawić tak masę kluczy i wypchnąć się przez ścianę, ale już zrobimy to w ten sposób. Podoba mi się, jak te wszystkie klucze lecą, Fotfly. O, super. No, prawie, że meta. Ale jeszcze się nie zabijmy może tutaj. Dobra. A, bo to nie było, że dwa wyjścia, tylko że gwiazdka jest, tak? Że czerwona kropka, dobra. Poteca czarnej mocy, mroczny. Nareszcie, Luigi, dotarliśmy do fortecy czarnej mocy. Siedzimy maski wiedźmy. To miejsce wydaje się być pełne niebezpieczeństw. Tak, Mario, to serce zła, które musimy pokonać. Musimy być gotowi na wszystko, co na nas czeka wewnątrz. Musimy się skupić i być ostrożni, Luigi. Nie możemy pozwolić, aby nasze emocje nas ogarnęły. A, dobra. Myślę, że ta lampa nas zabija, czy coś. A, ładna lampa. W ogóle fajnie, że jakaś unikalna grafika. Jakby co, mamy tutaj dwa power-upy, chociaż już niestety się nie pojawią. O Jezu. Okej, to było po prostu trudne. A, myślałem, że to są zwykłe bloki, po których możemy skakać, ale niestety nie, to zaraz wracam. Najsmutniejsze jest to, że twórca zrobił tutaj blokadę, czyli jak wyskoczysz po te bloki, to już w tym momencie sobie zablokujesz i możesz wrócić po power-upy. Jezu, no... Jest to, zakładam, możliwe, ale... super trudne. Okej, udało się. No ale ani słowa, to było trudne. Aha,
Aha, dobra, nie zauważyłem. A i tak tu się muszę udać, okej. Okay. Uff. No to dopiero początek poziomu. Mogę pod ścianą tam stanąć, zakładam. Okej. Okay. Teraz co? Tam będą strzelać. No nie mogę tutaj stanąć pod ścianą. Dobra. Nie podobają mi się te bizosy. Czy znowu są te, co losowo stają się szybsze albo wolniejsze? Bo pamiętam, że były takie w jednym poziomie. Ała. No, od razu sprawdzam, czy nic nie ma tam. Okej. Okay. Tak trochę... Tutaj widzę jakaś ramka, czyli zakładam, coś muszę tam zdobyć. Bo on jest jednak taki, że nie wiem, co tam jest dalej na trasie. No, spróbuję zdobyć wszystkie monety, tak? No i teraz co? No tutaj mogę jechać na dole i zobaczyć. Tak, jadę dołem, przeskakuję. Muszę zielone uderzyć najpierw i tutaj polecieć. Okej. Okay. Kurde, za dużo. Ale dobra, jest Star Coin. Okej. Okay. Tylko którędy teraz? A. Nie tędy. Uff. Dobra. No, oczywiście podoba mi się, że mamy taką mini sekcję za każdym razem, gdzie mamy power-upy. To jest spoko. No, ale przydałby się jakiś checkpoint, prawda? Okej. Okay. O, tutaj wyjątkowo nie ma tej bariery, więc jakby co, możemy wrócić? A nie, nie możemy. Znaczy, jeszcze jak teraz obewę, to możemy, ale tam widzę, przeskoczymy. Tu już będziemy wysoko, nie da się już stamtąd wrócić. Więc uwaga tu przy wskakiwaniu. Okej. Okay. Nie wiem, czy to mnie trafi tutaj? Ale lepiej uznać, że trafi. Uważać. No dobra, niezły spam tutaj jest. Szczerze mówiąc. Fajna muzyka. O jest. Ile, bo tak patrzę. Okej. Okay. Nie okej. Okay. Jezu. No nie mogę tego twąpa.
Jezu, Gami znowu zlagowała na chwilę. Okej. Jak ja mam to zrobić? Czy ja mam od razu wyskoczyć stamtąd, czy co? Nie wiem, szczerze mówiąc. No bo ty nie przeskoczę na lewo na pewno z tego Bizosa. No jak przeskoczę i tak na środek, to wyjdzie to samo. O! Było blisko. Dobra. Jeszcze checkpoint, najważniejsze, super. Teraz już nie musimy się martwić o tę fortecę. No i mamy wszystkie starcoiny, więc też nie trzeba będzie tam powtarzać. Chyba że stracimy wszystkie życia, ale nawet jeśli, no to ten checkpoint zapamiętuje z tego, co jem, dopóki nie opuścimy gry. Masko! Przyszedł czas, by się zmierzyć i zakończyć to raz na zawsze! Cieszę się, że tutaj jesteście. Przyznam, że wasza determinacja mi imponuje. Twój zamęt musi się skończyć. Nie pozwolimy, aby świat był w chaosie ani minuty dłużej. Przygotuj się na wpierdol, Masko. Niezależnie od tego, jak silna jesteś, zginiesz tu i teraz. Cóż, zobaczymy, czy wasza determinacja jest na tyle duża, aby mnie pokonać. Ale nie przedłużajmy już dłużej, walczmy. Na dobry początek mam dla was parę rzeczy do ominięcia. Okej, to jest ciekawe. Oj. Oj, chyba Luigi byłby tutaj dużo lepszym rozwiązaniem niż Mario. Bo będziemy mogli przeskoczyć wyżej. No i no, mamy też jakby co power-upy, nie musimy się o to martwić. Nie wiem, czy jest tu jakiś one-up, chyba nie. Ale mamy jakby co sporo żyć, no. Okej. A jakby co tamte filary po bokach to nie są ściany. A! To powinna być cała walka już. O Jezu. Być może lepiej byłoby skoczyć na prawo albo na lewo i stanąć tam na górze, zobaczymy. Zobaczymy, jak poradzisz sobie z moimi małymi myszkami. Dalej, pokażcie mu, kto tu rządzi. O Jezu. Aha. No zobaczmy, czy jak tak sobie, to coś mi to da. No niezbyt w sumie, no bo one nie rzucają w ogóle tak, żeby... No to może być trudne, ale chyba Luigi dalej będzie dobrym pomysłem, to zaraz wracam. No, trzeba będzie od razu praktycznie te bomby brać. Jedne... Mauser jest zawsze zestunowany jako bebie od bomby. O, coś takiego. O! Trzeba zrobić szybko po prostu i tyle. Dobra, czas przestać się bawić. Ciekawe, co powiecie na to! Okej, czyli znowu unikanie. Oj, teraz jeszcze Linka. Dobra, no tutaj też chyba Luigi. Dobrym pomysłem będzie. Długa ta faza. Okej. A, teraz jestem naprawdę wkurzona! No dobrze, w takim razie zobaczymy, jak tam twoje umiejętności związane z unikaniem.
Znowu Inka? Tak? Tak. No, bo i dance. Ta faza, tak jak poprzednia, długa jest na pewno bardzo. No dobra. No dobrze, czas byście doświadczyli mojego prawdziwego gniewu! Pożegnałeś się ze swoimi przyjaciółmi? Majo, wydaje mi się, że doprowadziliśmy maskę wiedźmy do szczytu gniewu. Pokonajmy ją, przywróćmy pokój na święcie. Jesteś gotowy? Zawsze. No ja nie jestem gotowy, bo nie wiem, co tu się dzieje. Ma was już dość! Czas, żebym zajęła się wami osobiście. Czy jakiś boss. Aha. Czyli to zakładamy z Madę, bo po prostu uruchomy, nie wiem. A może to piła? Bo się poruszy jak piła. Majo, z tego co widzę, to trasę ruchu maskę utrzymują te dwa pojemniki, które są do niej przyczepione. Jeżeli je zniszczymy, to maska spadnie. O, dobra, dzięki za info. Zróbmy to. Okej, okay, a co mnie atakuje tutaj? A. Aha, dobra, w ten sposób to jest. To jest szkło Madeblin chyba, tak? To co mamy zniszczyć. Jeże spadają, tak? Dobra, czyli lepiej chyba zakładam atakować te wazony niż atakować jeże. No bo one i tak w końcu spadną. Dobrze, że to są jeże! Jak tak widziałem te kuleczki, to myślałem, że to są te spajnieks, co tak się toczą. Jezu Chryste, to byłoby powalona i tak obywania głupi. No trzeba uważać, bo to tak przez chwilę inaczej leci niż się nam wydaje. Okej. Okay. Aha. Nie! Nie! To nie może się dziać! Nie mogę zostać pokonana przez dwóch hydraulików! Udało nam się, Luigi! Pokonaliśmy maskę wiedźmy i ocaliliśmy nasz świat od jej zła! Tak, Majo, wasza determinacja i współpraca doprowadziła nas do zwycięstwa, to niesamowite. Teraz możemy zwrócić spokój i harmonię tym, którzy ucierpieli przez działania maski wiedźmy. No chyba, że już nie żyją, to wtedy im już nic nie zwrócicie. Z takim duchem walki i wspólnym wysiłkiem możemy wszystko osiągnąć. Masz rację, Luigi. Razem możemy przemienić ten świat na lepsze. Niech nasze zwycięstwo będzie motywacją do dalszego działania. Dziękuję, Majo, że zawsze jesteś u mojego boku. Razem jesteśmy niepokonani. To jest nasza siła, Luigi. Braterska więź i wzajemne wsparcie. Osiągnięcie odblokowane. Koniec. Bardzo ciekawa walka, muszę przyznać. Nie za łatwa, nie za trudna. Idealna na finałowego bossa. Więc ani słowa. To było bardzo, bardzo dobre. Z tego co wiem, są jeszcze Wrota Niebios z bonusowymi poziomami, ale twórca mi powiedział, że są one dość długie i żebym je zostawił na jakiś bonusowy odcinek. Hej, Majo i Luigi, witam was przed Wrotami Niebios! Cześć, to wyglądają niesamowicie imponująco, możemy do nich wejść? Otóż, Majo, aby otworzyć te wrota, musicie łącznie zebrać 57 starcoinów. To jest klucz do wejścia. Jeśli macie 57 starcoinów, to Wrota Niebios to już z wami otworzę. Zaś jeśli nie, to przykro mi, a musicie gdzieś znaleźć. No to akurat mam. Ale dobra, to zostawimy w takim razie na kolejny odcinek. Ale muszę przyznać, że sam epizod w porządku, naprawdę. No nie jestem wielkim fanem Super Mario Bros. 2, no i to jest epizod głównie oparty o Super Mario Bros. 2. Już tak pod koniec czuliśmy, że tak trochę za dużo może tego SMB 2, ale... Cóż, mimo wszystko dobrze zbudowany, no i szczególnie ta ostatnia forteca też bardzo tutaj bardzo ciekawa razem z bossami. Więc dobra, zobaczymy jeszcze jak bonusowe poziomy. Dzięki za oglądanie, to byłoby na tyle w tym odcinku, padam pakiet, pozdrawiam, pozdrawiam te osoby. Pola Kuczaba, Wojta Zadosa, Blała Gołada, IPS, Wasilaman, Levi, Fipesow, YouTube, Gings, Mender, Peszczok, PKPS, Nelson, Inks, Jutra, Bezazdy, Żubotni i Pomidor. Lemix i Pomidor, Kosu Game BF, Jota, Newtu, Michoa, XKM, X, Genetyczny, Azisaku, Przymkę, 12, Kresy 11, Batek, Ademir, Subaki, Bacze, Fire, Basi, Oszu, Focin, 26,
Szmecze Pegmi Kangens, Dano Dems Sapenio, Tomek 8089, Banner 06, Fibusa, Muć Mojo Forever, Toksyszy Baka, Kato, Nazyś, Master Katra Leofy, Majosia Fox, Zosia Zekmin, Krenasie, też Histerokre 68, Fipolska, Ifiek, Banner, Smarker, BWM, Kenzo, Krycik 89. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się! Cześć!